Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do domu Szymona, a teściowa Piotra była ogarnięta wysoką gorączką. Prosili go za nią. On stanął nad nią i skarcił gorączkę i opuściła ją. Od razu wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na różne choroby, przyprowadzili ich do Niego, a On uzdrowił ich, kładąc na każdym z nich ręce. Z wielu wyszły demony, wrzeszcząc przy tym i wołając: Ty jesteś Synem Boga. Karcąc je, nie pozwalał im mówić, bo wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. Gromady ludzi szukały go. Przyszli do niego i zatrzymywali go, żeby od nich nie odchodził. On jednak im odpowiedział: Trzeba, abym i w innych miastach zaczął głosić radosną nowinę o Królestwie Boga, bo przecież po to zostałem posłany. I głosił jak herold aż do synagog Judei. Dzisiaj skorzystałem z innego tłumaczenia Pisma Świętego, z tak zwanej Biblii pierwszych chrześcijan, znanej też jako Biblia księdza Popowskiego. Lubię korzystać z różnych tłumaczeń, bo każde z tych tłumaczeń ma coś specyficznego, dobrane są jakieś nieco inne słowa, którymi można się posłużyć, tłumacząc oryginał Pisma Świętego, i przez to można mieć pełniejszy obraz, jak brzmi oryginał grecki w przypadku Nowego Testamentu, grecki oryginał Pisma Świętego. I właśnie w tym tłumaczeniu jakoś tak porusza mnie to słowo, użyte dwa razy. Jezus karcił. Karcił gorączkę i karcił złe duchy. Karcił gorączkę, karcił złe duchy, czyli Jezus karci to, co nas niszczy. To, co jest naszym wrogiem. Oczywiście Pan Jezus nie uzdrawia wszystkich chorób, wielu tych chorych, którzy byli tam w Kafarnaum, Pan Jezus też nie uzdrowił, bo jak sam powiedział, trzeba, abym poszedł do innych miast. I tam też uzdrawiał chorych, ale tutaj wielu pozostało nieuzdrowionych. Tak, bo Pan Jezus nie przyszedł na ten świat, żeby uzdrowić wszystkie choroby, ale pokazał, że ma moc uzdrowić wszelkie choroby, bo czasami tam, gdzie był, tam leczył wszelkie choroby, jakie ludzie mieli. Natomiast w rzeczywistości ani wtedy, ani dziś Pan Jezus nie leczy wszelkich chorób i ma to na pewno jakiś sens. Na pewno dlatego, że choroba, cierpienie jest jakimś elementem naszej drogi do nieba. Pamiętajmy też, że Pan Jezus na przykład, powiedzmy, uzdrowił teściową Piotra, ale to nie znaczy, że ona już nigdy nie zachorowała na żadną chorobę. Być może już miesiąc później czy rok później zachorowała na inną chorobę, już wtedy Pan Jezus jej nie uzdrowił. Tak, bo cierpienie, choroba jest jakimś też... No pewnie Pan Bóg wolałby, żeby jej nie było, Pan Jezus wolałby, żeby jej nie było, właśnie dlatego karci nasze choroby, ale jednak On wie i warto, żebyśmy też my wiedzieli, że choroby są nam potrzebne. Czy potrzebne jest cierpienie. Tak jak Pan Jezus
cierpiał, potrzebował jakby cierpienia, oczywiście w innym celu niż my tego cierpienia potrzebujemy. Pan Jezus potrzebował cierpienia, żeby nas odkupić, żeby pokazać nam swoją miłość, żeby dokonać po prostu dzieła naszego odkupienia. My natomiast potrzebujemy cierpienia, żebyśmy wzrastali w miłości. Tak mówiąc najbardziej ogólnie, potem już każdy z nas może i powinien znaleźć jakiś swój własny, osobisty sens, cel choroby, którą przeżywa, której doświadcza. Niemniej jednak Pan Jezus uzdrawia często, uzdrawiał wtedy, uzdrawia dziś. Karci choroby, karci złego ducha, który nas dręczy w ten czy inny sposób. Natomiast to, co jest też takie ważne w tej dzisiejszej Ewangelii, co przykuwa moją uwagę, to jest to, że z nastaniem dnia, czyli już niedługo po tym, jak Pan Jezus uzdrowił teściową Piotra i wielu innych chorych, Pan Jezus wyszedł i udał się na miejsce pustynne. Tak wiemy z całego kontekstu Ewangelii, że poszedł, żeby się modlić. Chodził na miejsce pustynne, żeby odpocząć, żeby się modlić. I ludzie, gromady ludzi, jak tu jest napisane, szukały go, zatrzymywali go, a on jednak od nich odszedł. Jak to uzasadnił? Uzasadnił to mówiąc: trzeba, abym i w innych miastach zaczął głosić radosną nowinę o Królestwie Boga, bo przecież po to zostałem posłany. Właśnie w innych tłumaczeniach jest tutaj napisane głosić Ewangelię. Tak, bo Ewangelia to znaczy radosna, dobra, ale w takim znaczeniu radosna nowina. To jest mniej więcej tak jak nowina o narodzinach dziecka. To jest dobra nowina, ale też radosna. Jezus głosi radosną nowinę o Królestwie Boga. To jest Jego cel. On uzdrawia chorych. Uzdrowił teściową Piotra i wielu innych chorych. On wypędza złe duchy, ale przede wszystkim jednak posłany jest, aby głosić radosną nowinę. Bo tego on potrzebujemy dużo bardziej niż wyzdrowienia z tej czy innej choroby. Radosna nowina to jest coś, co otrzymujemy na całe życie. Uzdrowienie z jakiejś choroby, tak jak już mówiłem, ono nie jest nam dane na całe życie. Znaczy może uzdrowienie z tej konkretnej choroby. Powiedzmy, że ktoś miał chory kręgosłup i Pan Jezus mu go uzdrowił. Ale za jakiś czas zachorujemy na jakąś inną chorobę. Natomiast jeśli chodzi o dobrą nowinę, radosną nowinę, Ewangelię, to otrzymujemy ją na całe życie i ona w nas żyje, pracuje, o ile oczywiście pielęgnujemy ją w sobie, o ile jej się jakoś nie wyrzekniemy, nie odrzucimy, nie zapomnimy, ale ona w nas po prostu jest. Ja często wspominam właśnie to, co Pan Jezus mi powiedział przy różnych okazjach. Też właśnie Pismo Święte, Księga Pisma Świętego pomaga mi też pamiętać właśnie o tej radosnej nowinie i mogę się nią karmić. I to jest coś, co mam, to jest taki dar, który od Pana Jezusa otrzymałem na całe życie, dar nieodwołalny. Właśnie nigdy mi nie ubywa radosnej nowiny, którą mi Pan daje, tak jak może mi ubyć zdrowia po jakimś uzdrowieniu. Dlatego mnie osobiście te słowa dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny zachęcają do tego, żebym
po prostu był wdzięczny Panu Jezusowi za dobrą nowinę, radosną nowinę, którą mi przekazał. Oczywiście jestem mu wdzięczny za różne przejawy Jego obecności i działania w moim życiu, za zdrowie, za jakiekolwiek takie codzienne, zwykłe sprawy, które toczą się pomyślnie, a widzę, że ewidentnie toczą się właśnie tak, bo Pan Jezus działa, bo jest w tym, bo On to jakoś sprawia. Natomiast jednak nieporównanie bardziej jestem mu wdzięczny za radosną nowinę, którą mi przekazał, za radość, którą mam po prostu z tego, co On do mnie mówi. Bo właściwie zawsze, kiedy On do mnie mówi, doświadczam radości. Nawet jeśli to, co mówi, może jakoś, nie wiem, karci mnie, tak jak Pan Jezus karcił choroby, jak karcił złe duchy, ja też czasem potrzebuję takiego skarcenia wtedy, kiedy właśnie się otwieram na złego ducha, kiedy pozwalam złemu duchowi działać, a zapominam o radosnej nowinie Pana Jezusa. Ale kiedy On mnie karci, to też mnie to bardzo cieszy. Bo kiedy On karci, to karci właśnie przypominając mi dobrą, radosną nowinę. Tym jest dla mnie jego karcenie mnie. Jest przypomnieniem, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo mu na mnie zależy. Przypomnieniem, jak wielka jest moja wartość. Tak więc pozwólmy Panu Jezusowi, żeby przychodził i do nas. Zgodnie z tymi słowami, trzeba, aby mi w innych miastach. W innych miastach. Jesteśmy dzisiaj w bardzo różnych miastach i wszyscy słyszymy tę radosną nowinę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech ona rozbrzmiewa w naszych sercach, aby coraz więcej było w nas radości, nawet jeśli nie wszystkie nasze choroby i problemy życia codziennego są natychmiast jakoś rozwiązywane, znikają. Niech właśnie ta radosna nowina głoszona przez Pana Jezusa to wszystko rozświetla, przemienia, niech czyni po prostu pełnym sensu, znaczenia i niech będzie dla nas wszystko, cokolwiek się dzieje, zapowiedzią zwycięstwa Pana Jezusa nad tym, co jest jakąkolwiek chorobą, cierpieniem, problemem, bo On rzeczywiście przyszedł wszystko pokonać definitywnie, ale realizuje to poprzez głoszenie radosnej nowiny.